Dzień dobry, witam wszystkich. Działając na podstawie artykułu 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, otwieram 35. sesję Rady Gminy w Jeziorach Wielkich. Witam wszystkich radnych, zaproszonych gości, pana wójta, administrację. Jednocześnie stwierdzam, że na stan 15 radnych na dzisiejszej sesji jest 10 radnych. Proponowany porządek posiedzenia sesji jest następujący. Punkt pierwszy, otwarcie sesji. Punkt drugi, przyjęcie porządku obrad. Punkt trzeci, zatwierdzenie kworum. Punkt czwarty, wybór sekretarza sesji. Punkt piąty, przedstawienie wniosku o przyjęcie protokołu z 34. sesji Rady Gminy w Jeziorach Wielkich. Punkt szósty, sprawozdanie wójta z wykonania uchwał podjętych na 34. sesji Rady Gminy oraz okresie międzysesyjnym. Punkt siódmy, interpelacje radnych. Punkt ósmy, dyskusja. Punkt dziewiąty, projekty uchwał. Podpunkt pierwszy, uchwała nr 35/193/2021 w sprawie zmiany budżetu na 2021 rok. Punkt dziesiąty, wolne wnioski i zapytania. Punkt jedenasty, odpowiedzi na zapytania. Punkt dwunasty, zakończenie sesji. Punkt pierwszy mamy zrealizowany. Punkt drugi, przyjęcie porządku obrad. Kto z państwa radnych jest za przyjęciem porządku obrad? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Porządek obrad został przyjęty. Punkt trzeci, zatwierdzenie kworum. Stwierdzam, że na dzisiejszej sesji Rady Gminy w Jeziorach Wielkich jest 10 radnych, a więc Rada jest władna podejmować prawomocne uchwały. Punkt czwarty, wybór sekretarza sesji. Na sekretarza sesji proponuję pana Cezarego Cichockiego. Przyjmuje pan? Dziękuję uprzejmie. Punkt piąty, przedstawienie wniosku o przyjęcie protokołu z 34. sesji Rady Gminy w Jeziorach Wielkich. Wniosek o przyjęcie protokołu 34. sesji Rady Gminy w Jeziorach Wielkich odbytej w dniu 23 sierpnia 2021 roku. Stwierdzam, że punkt pierwszy, protokół z 34. sesji Rady Gminy w Jeziorach Wielkich zawiera 8 stron maszynopisu i 11 załączników. Punkt drugi, protokół nie zawiera w swojej treści usterek, zastrzeżeń, względnie niedomówień. Punkt trzeci, protokół zawiera w swojej treści wszystko to, co zostało powiedziane i przedyskutowane do mikrofonu, nie uwzględnia wypowiedzi poza mikrofonem. Punkt czwarty. Protokół 34. sesji Rady Gminy w Jeziorach Wielkich został podpisany przez sekretarza sesji. Punkt piąty. Zaznajomiony z treścią protokołu wnoszę o jego przyjęcie w takim brzmieniu, w jakim został sporządzony. Kto z państwa radnych jest o przyjęcie protokołu z 30. sesji Rady Gminy w Jeziorach Wielkich? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Wniosek został przyjęty. Punkt szósty. Sprawozdanie wójta z wykonania uchwał podjętych na 34. sesji Rady Gminy oraz działalności w okresie międzysesyjnym. Proszę bardzo, panie wójcie. Sprawozdanie wójta gminy z realizacji uchwał podjętych na 34. sesji Rady Gminy w Jeziorach Wielkich w dniu 23 sierpnia 2021 roku oraz działalności w okresie międzysesyjnym. Realizacja uchwał przedstawia się następująco. Uchwała nr 34/189/2021 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jeziora Wielkie na lata 2021-2031. Uchwała w trakcie realizacji. Uchwała nr 34/190/2021 w sprawie zmiany budżetu na 2021 rok. Uchwała w trakcie realizacji. Uchwała nr 34/191/2021 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Jeziora Wielkie nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Wójcin, Gmina Jeziora Wielkie. Uchwała w trakcie realizacji. Uchwała nr 34/192/2021 w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jeziorach Wielkich, spółka z o.o. z siedzibą w Jeziorach Wielkich na lata 2021-2022. Uchwała w trakcie realizacji. Dziękuję. Dziękuję uprzejmie. Przechodzimy do punktu siódmego, interpelacje radnych. Czy ktoś z państwa radnych ma jakąś interpelację? Proszę bardzo, panie Jerzy. Interpelacja w sprawie dostarczonej wody z ujęcia stacji uzdatniania wody w Kościeszkach przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jeziorach Wielkich, spółka z o.o. Kiedy będzie dostarczona woda pitna dobrej jakości? Proszę o przedstawienie wyników badań wody przez Sanepid w miesiącu wrześniu. Ostatnio były badania przeprowadzone w miesiącu lipcu 15-30. Prosiłbym za ten miesiąc. Zakup, montaż pompy głębinowej w istniejącym w odwiercie. Kiedy będzie?
Dlaczego przy kapitalnym remoncie wyżej wymienionych obiektów hydroforni i studni nie wykonano prac wody, aby woda z wyżej wymienionego ujęcia była zdatna do celów komunalnych, do celów spożywczych w całym rejonie nadgoblańskim? Nie wiem, czy ten załącznik Państwu tutaj przedstawić? Może Panie Wójcie, jeśli można. Bo to Państwo radni mi się pytają, co tutaj jest, Pani Sekretarz. Słoik jest od keczupu. No, rozcieńczony keczup może i był. To jest z woda z soboty. Dziś jest wtorek, sprzed 5 dni. Nie wiem, może prezes odpowie na to? Proszę bardzo. Czy ktoś jeszcze z Państwa radnych ma interpelację jakąś? Nie widzę. Przechodzimy do punktu 8. Dyskusja. Kto z Państwa radnych by chciał zabrać głos? To może jeszcze w sprawie wody, jeśli można, Panie Przewodniczący. Panie Wójcie, jeśli można. Nie wiem, co było przyczyną awarii. Koniec miesiąca sierpnia. Chyba 28, o ile sobie dobrze przypominam. Może to Państwa w błąd wprowadzą. To była sobota. Godzina 6:00, zanik dopływu wody był. Dzwonią rolnicy, producenci. Tak orientuję się, w rejonie nadgoblańskim właśnie sporo producentów bydła jest. Naprawdę sporo. No niestety zanik tej wody był dość długo. Po prostu bynajmniej u mnie w mieszkaniu nie było. Nie miałem skąd pobrać. Nie miałem zapasu wody, załóżmy, zakupionej. Pojechałem do Skulska. O godzinie 9:00 woda była włączona. Dlaczego nie była po prostu przepłukana i tak dalej instalacja wodna w tym czasie? Zanik wody był, ja rozumiem, no trzeba chyba coś zrobić w tym temacie. No jakiś czas to powietrze szło z kranów, z rur i tak dalej, aż wszystko drżało. Ktoś po prostu zaniedbał sprawę. Prawdopodobnie urządzenia zawiniły. Ale urządzenia to są tylko urządzenia. Ktoś to musi dopilnować, nie? Ktoś nad tym czuwa. Skoro się sonda zawiesza, no to proponuję to drugie rozwiązanie. Dlaczego nie była pompa druga zamontowana w istniejącej studni? W tym czasie był kapitalny remont, prawdopodobnie, który kosztował ogromne środki. Byłby problem rozwiązany. Automatycznie sonda się zawiesza, przekierowana jest na drugą, woda jest. Nie ma problemu. To jest nie tylko moje odczucie, ale w większości tutaj Państwa jest jedna Pani radna, druga, tu Pan radny, właśnie z tego naszego regionu kochanego, o którą ja tutaj walczę od kilku czy kilkunastu lat. Wszystko w temacie. Dziękuję. Panie radny, jeżeli chodzi o ten okres, kiedy ta woda, rzeczywiście wody rzeczywiście nie było. Z tego co wiem, to była awaria w miejscowości Kościeżki. Rura pękła z tego względu, że przy montażu tego wodociągu w zamierzchłych czasach, nie wiem, w którym to roku było, nie zostało założone kolano, tylko została na łuku zagięta po prostu rura. Uproszczono sobie pracę, więc zagięta rura pękła na szwie i ta woda po prostu straciła ciśnienie, nie było ciśnienia jakiś czas, ale zanim to zostało wykryte, trochę czasu potrwało, no bo to było też tam z tyłu gdzieś z zabudowaniami, zgłosił to dopiero mieszkaniec, no nie wiadomo było gdzie ten wyciek jest i to była naprawa i być może naprawiane było i być może w tym momencie akurat nie było tej wody. A jeżeli chodzi o ten słoiczek z wodą, nieraz tłumaczyłem, że no nie ma złotego środka na to, aby tego uniknąć. No nie ma. No wczoraj w Wójcinie na przykład była awaria przez przypadek akurat mieli przyłączać wodę, nową istniejącą linię, którą montowali i źle była przeprowadzona inwentaryzacja, gdzie rura miała być 2 metry, 4 metry dalej, czyli 2 metry za ogrodzeniem. Okazało się, że jak kopał koparką, to rura była 2 metry przed ogrodzeniem, więc i zerwał linię. I też przyłączyli, ta awaria trwała chyba z 3 godziny i po przyłączeniu tego
przyłączeniu tego wodociągu i naprawie tego wodociągu. No ja do dzisiaj rana miałem też brudną taką wodę, właśnie mam w kranie. I to są rury plastikowe wymienione już, nie to, że żeliwne, tylko po prostu została wstrzymana woda, puszczona, znów zerwało z rur i od wczoraj mam brązową wodę, taką jak pan pokazuje w słoiczku, więc będą tą wodę, powiedzmy, z hydrantów teraz upuszczać, ale no... Nie ma złotego środka. Niech pan wie, że nie ma złotego środka. Nie ma fachowca, który powiedział, że no jest możliwość zrobienia coś z taką jakością wody. No jeżeli się zrywa, no to nie mamy na to żadnego wpływu. I czy to będzie nowa rura, czy stara, ona i tak po 2 latach będzie to samo się z nią działo. Więc nawet myśleliśmy, żeby założyć jakieś filtry, no ale gdzie te filtry założymy? No na stacji nawet jak założymy, to na rurach i tak to nic nie pomoże, więc no mówię, jedynym rozwiązaniem jest w każdym domu, żeby założyć taką stację uzdatniania wody, chociaż taką najprostszą za 500-600 zł filtry wymieniać, już ta sytuacja będzie inaczej wyglądała. Przymierzymy się na pewno, myślę, w przyszłym roku już, w przyszłorocznym budżecie do tego, aby dofinansować w jakim stopniu, w chociaż 50% montaż przez mieszkańców takich stacji, i to jedynie może uratować nas. No, nic innego sposobu nie ma, no bo są te stacje za 600 zł, są za 1000 i są za 5-10 tysięcy. No wiadomo, że taka, która już jest taka profesjonalna, to 2,5 do 3,5 tysiąca kosztuje, ale takie te najprostsze, gdzie można filtry wymieniać w częściej i tak dalej, no to też można sobie do tego 1000 zł założyć. To jest jedyny sposób, innego rozwiązania nie ma. Więc no, też byłem zdziwiony, bo przecież byłem sam tam zobaczył na tej awarii. Te rury są plastikowe już wymienione, nie to, że żeliwne jakieś, bo niektórzy uważają też, że żeliwne rury, że obrywa się. No nie ma takiej żadnego złotego środka na to, aby zapobiec temu. Ja naprawdę, no przykro mi, że tak się dzieje, ale nie mamy na to wpływu. A jeżeli chodzi o kościeżki, z tego co wiem, to rozmawiałem z prezesem, to parametry po badaniach są bardzo dobre wody, w sensie, że tylko podwyższone jest trochę żelazo i mangan, tak? Dobrze mówię? Magnez, nie mangan. I tylko to, a tak to woda spełnia wszelkie normy. I... No cóż mogę powiedzieć, no nie wiem. Można? Tak. Panie Wójcie, jeśli można, o tej awarii, co pan mówi, to była druga awaria. Zgodzę się, akurat przejeżdżałem i pracowniczy, nie wiem, czy zakład podwykonawczy to wykonywał, ale ja mówię o pierwszej awarii. O pierwszej awarii, która... No może pan nie wie. Żadnej wiedzy nie mam na ten temat. Jeszcze dzwonię do pana prezesa, tak, przeprosił, mówi, bo ta rura została tam, nie wiem, naderwana, czy czas zrobił swoje, ale ja mówię o pierwszej awarii, która nastąpiła. I prosiłbym naprawdę, skoro są dwa odwierty, dlaczego druga pompa nie jest zainstalowana? No, wytłumaczy mi pan. Ale tam nie ma problemu, panie radny, jeżeli chodzi o pobór wody, bo ta woda jest pobierana tam. Tam nie ma żadnego problemu. Z jednego ujęcia jest pobierana. No tak, tylko że wie pan co, nie rozumiem akurat idei tego, co pan mówi, że w sensie przyłączyć drugą. No ja rozumiem. Ta druga studnia będzie uzbrojona, ona będzie uzbrojona, tylko że to nic nie zmienia, bo to jest studnia przy studni, na tej samej głębokości. Więc no, jeżeli tutaj wszystkie współrządzenia są sprawne, działają, ta woda jest zaciągana, więc no nie wiem, jaki był cel. No, już technicznie to nie będę rozwiązywał sprawy, bo znam dokładnie sprawę. Mówiłem, że sonda została uszkodzona, nie wiem. Może ktoś nie dopilnował. No, ale takie rzeczy się mogą zdarzyć zawsze, to nawet druga studnia może też skoro jest drugi odwiert, jest zagłębiona następna pompa i automatycznie, skoro jedna została zablokowana na skutek awarii, automatycznie przełączona. Być może coś takiego wystąpiło. No nie ma problemu, nie mam wiedzy na ten wiek, temat. A nie rozmawiajmy w ten sposób. Zagwarantować środki, pompa ile kosztuje? Nie wiem, to są panowie, którzy się znają na tym. Nie, no około uzbrojenie tej drugiej studni to jest około 100 tysięcy złotych, tak mniej więcej. No, bo tam trzeba wszystko, bo tam jest tylko odwiedź, bo nie jest więcej, nie? Około 100 tysięcy złotych i no, prezes mówił, że się będzie do tego przymierzał. Tylko no, jakieś środki musi wygospodarować i ewentualnie możemy jakiś wkład mieć jako gmina. No zobaczymy, jakieś środki, jeżeli uda się pozyskać, to być może jakieś pieniądze będą dodatkowe, więc... Wtedy na pewno coś takiego zrealizujemy. No, myślę o tym przy okazji modernizacji Kuśnierza, aby jeżeli jakieś pieniądze będą oszczędności jeszcze, no to żeby tam uzbroić tą studnię od razu i żebyśmy mieli już ten kłopot jakiś tam rozwiązany. Ale czy to zadowoli mieszkańców? Nie wiem, no zawsze jakieś kłopoty są. My akurat, panie radny,
Powiem szczerze, że jak rozmawiam z różnymi włodarzami i tak dalej, nawet ościennej gminy to jest Strzelno, to naprawdę mamy dobrej jakości wody i tych kłopotów z tą wodą aż nie mamy takich. W Strzelnie dopiero jest. Zresztą tutaj mamy radnego, który pracuje w Strzelnie. W Strzelnie mają problem z wodą dopiero. No, tam jest naprawdę problem. Tam na okrągło cały rok praktycznie mieszkańcy są pozbawieni czystej wody. I to jest. I nie tylko mi chodzi o Strzelno, bo jak ze Strzelnym rozmawiałem, tak, ale inne gminy też mają te problemy, jeżeli chodzi, no nie ma co tego środka na to, aby ta woda była czysta, krystaliczna. No. Panie wójcie, ja sobie nie życzę i nikomu takiej wody po prostu korzystać z tego, obojętnie. A odnośnie wyników, ja mówiłem, o ile pan słuchał, wyniki z którego miesiąca. Ostatnie wyniki były brane, woda była 15, która wykazała nadmiary środków, związków, i była 30. 30 lipca była dopuszczona. A od 30 lipca do dnia dzisiejszego, do 28, to minęło ile? No tak, no teraz mamy świeżą decyzję, że woda jest dopuszczona do użytku. Dziś patrzyłem na tablicę ogłoszeń i właśnie podałem panu właśnie decyzję sanepidu. Nie ma następnej informacji. Nie wiem dlaczego, skoro przyszła. Panie sekretarz twierdzi, że dzisiaj przyszła informacja. Skoro dzisiaj przyszła, tak, że będzie wywieszona zapisy ogłoszeń. Dziękuję. A dobrze, ja pobiorę bardzo. W obecności pracownika, który pobiera tę wodę i przekażę do stacji. Obojętnie, czy Mogilnie, czy Bydgoszczy. Zgodzi pan się ze mną? Zgodzi się pan ze mną. No tak. Panie radny, ale też nie mamy gwarancji, że ta woda nie będzie dopuszczona do użytku. No, że ona jest zabarwiona, znaczy, że ona jest jakieś ma związki, które są szkodliwe. No, tego nie wiemy. I mogą zbadać tą wodę i okaże się, że ona jest zdatna do spożycia. Więc tylko, że zabarwienie ma takie. Ja się na tym nie znam, ale zakładam tak. No. Skoro pan obierze tak codziennie różnie tutaj gminę i tak dalej, ja pana zapraszam na szklaneczkę wody. Dziękuję, w tym temacie wszystko. Panie sekretarz, proszę bardzo, też może pan przyjechać. Łącznie z seniorem. Dobrze. Dziękuję, zaproszenie przyjęte jest. Czy ktoś chciał jeszcze zabrać głos? Proszę bardzo, pani Halino. Wendar. Pani Wandziu. Ja mam tylko jedno pytanie. Dlaczego światła uliczne w Kościuszkach się gaszą 5 z minutami, a jadę około 6 w Ostowo, Siemionki, światła świecą? Może jakiś stycznik. Dobrze, pani Rada informuje. Dziękuję. Te uliczne w Kościuszkach. Świecą się o? Znaczy, ostatnia noc to całą noc się świeciły, a przeważnie świecą tak o 4 włączają i 5 z minutami już wyłączają. Dobrze, czy ktoś jeszcze raz chciał zabrać głos? Proszę bardzo, pani Halino. Ja mam po raz któryś kolejne pytanie, prośbę. Czy można by SMS-ami do państwa sołtysów wysyłać informację, że jest sesja? To, że jest na stronie BIP-owskiej, nie każdy ciągle wchodzi i patrzy, kiedy będzie. To jest taka prośba również od sołtysów, z niektórymi nadal mam kontakt. Pytanie, gdzie złożyć odpady z papy z dachu? Nie można do żadnych segregowanych, to jest jako niebezpieczne, więc nie wiem gdzie. No, pamiętali, że też nie wiem. Trzeba niekoniecznie. Ja czytałam interpretację tej ustawy i tam gmina powinna nam to zapewnić, ale nie mam tego jeszcze potwierdzonego. Jeżeli chodzi o koszty, to... Nie, nie. Aha, no to jest zdjęta. Leży. Czyli, że będzie, jeżeli pani będzie przywoził reprezentant szoku, no to będzie pani zapłacić za przyjęcie i my to będzie później zutylizujemy. Tak to wygląda. Nie możemy tylko płacić. No właśnie, ja mam taką inną interpretację. Ale to jakby nie było, to jest część rozbiórkowa. No, właśnie. Teraz mam jeszcze takie pytanie. W Szkole w Jeziorach Wielkich był, czy pojawił się etat wolny opiekunki, czy nie wiem, czy to nazwać woźną. Nie było ogłoszenia, że jest wolny etat, a na to stanowisko została zatrudniona pani Kamelska.
Czy to jest oznaka jakiegoś tam nepotyzmu, czy czegoś? Bo z tego, co pamiętam, tak przy okazji, nie tak dawno pan przewodniczący Rady zaproponował panu podwyżkę, czy to jest tak w nagrodę? Bo dlaczego ktoś z Nowej Wsi, skoro tutaj z okolic, kiedy są bliżej, byli bardzo chętni, a nie wiedzieli o tym, że jest wolny etat? Panie Radny, jeżeli chodzi o zatrudnianie osób na stanowisko, to ja panu powiem tak, że dowiedziałem się przez przypadek, że będę zatrudniany, bo to jest kompetencja dyrektora. Wójcy nie wierzy, że tego udział, jeżeli chodzi o zatrudnianie na stanowisko dyrektora, samo, jeżeli chodzi o nauczycieli, też ja nie wierzę udziału na tego. I pan dyrektor, który będzie ryzykował zatrudnić. A z tego, co wiem, to były chyba trzy osoby chętne. Z tego, co się zorientowałem, trzy osoby były chętne. No i pan dyrektor, żeby tam powiedzmy dał odpowiedź, kto mu najbardziej odpowiada. Czy to po okresie próbnym, nie wiem, czy to było po okresie próbnym jakiś i... Na stałe. Na stałe, to nie wiem, czy dał ktoś. Nie, na praktykach, to chyba. Czy na stałe, na pewno wydaje mi się, że na stałe pan dyrektor będzie zatrudnił. To zawsze, jak rozmawiałem z dyrektorami, to żeby wszyscy pracownicy zatrudniali na rok czasu maksymalnie. Bo trzeba pracownika sprawdzić, że nie ma możliwości podawać umowę, a to jest kompetencja dyrektora. Dobrze. I mam jeszcze ostatnie pytanie. Jeśli chodzi o dowóz dzieci z terenu z osiedla nad jeziorem. Ja wiem, że tam nie ma 3 kilometrów, ale jeśli gmina zechce, to może dowozić dzieci do szkół podstawowych. Gmina Wilczynie zaczęła się interesować tymi dziećmi, czy nie puścić autobus i nie podebrać nam. Jak nam podbierze, to nie będziemy mieć dofinansowania, no i wszystko, co za tym idzie. I tu by się kłaniała dbałość o nasze finanse. Ale pani radna, ja nie mam żadnej wiedzy na ten temat, żeby jakieś dzieci nie były zabierane. Nad jeziora? Pierwsze słyszę. A ja rozmawiałam z panią i taką, która ma dzieci i powiedziała, że zgłaszała się do pana dyrektora i potem miała przyjść do pana wójta no, na dzień dzisiejszy i wczorajszy nie odbierała telefonu. Mówiła, że pan dyrektor powiedział jej, że nie ma tych 3 kilometrów i nie będzie dowoził. Tam jest dość spora grupa tych dzieciaków i póki jest powiedzmy fajna pogoda, to jeszcze dzieciaki idą. A no tam jest 2 kilometry. A potem będzie pogoda, jak będzie zimą. I mówię, że żeby nie było niebezpiecznie, że nam gmina Wilczyn zabierze, bo już jeżdżą do Siedlimowa, to dla nich bez problemu wjechać i na osiedle i zarabiać dzisiaj 5, za rok już 10 i tak dalej. Ale pani Dana, nie wiem, nie mam takiej wiedzy. Wydaje mi się, że jeżeli dojeżdżamy po dziecko do Kownat, bo dojeżdżamy, dobrze mówię? Tak. To nie wiem, dlaczego nie mieliśmy podjechać dzieci, że tam jest większa grupa tutaj dzieci. No większa grupa. Ale pierwsze to słyszę, także... Dobrze, to ja to zweryfikuję. Dzięki. To ja tyle. Pani Halino, jeszcze coś? Nie, dziękuję. Czy ktoś jeszcze chciał zabrać głos? Proszę bardzo, panie Jurku. Już panie wójcie, mam pytanie odnośnie tego konkursu, odnośnie odpadów komunalnych, mianowicie folii i tych poza właściwie rolniczych. Złożyliście się państwo, tak? Wniosek? Tak, złożyłem. To było do 15. Rozstrzygnięcie, kiedy to jest? O, już nie wiem. Nie pytałem, nie rozmawiałem z pracownikiem ostatnio. Temat. Wiem, że wniosek, pytałem, czy złożone jest wniosek, wszystko jest złożone, ale... I został przyjęty, rozumiem. No tak, bo teraz płacą 100% wartości, a będą 50%. Do 15 września były wysyłania do oddania.
Czy ktoś jeszcze chciał zabrać głos? Nie widzę, dziękuję. A więc przechodzimy do punktu 9, projekty uchwał. Czy Państwo radni, mam pytania jeszcze teraz. Ja pozwolę, aby była przeczytana tylko tytuł uchwały, nie uczytać uzasadnienia. Tak? Dobrze, dziękuję uprzejmie. A więc tak, uchwała numer 35/193/2021 w sprawie zmiany budżetu na 2021 rok. Za przyjęciem uchwały 10 radnych, przeciw 0, wstrzymujących się 0. Dziękuję, uchwała została przyjęta. Przechodzimy do punktu 10, wolne wnioski i zapytania. Czy ktoś chciał zabrać głos? Nie widzę, a więc punkt 11 też mamy zrealizowany i przechodzimy do punktu 12, zakończenie sesji. A więc zamykam 35. sesję Rady Gminy w Jeziorach Wielkich. Dziękuję bardzo za przybycie.